Dobra, i lecimy. Flower. Kolejna gra od studia Santa Monica, która jest chyba dość podobna z tego co wiem. Aha, dobra. O, tu jest samouczek, fajnie. Hold any button. Czyżby jakaś fabuła tu była? Kwiatuszek. Ale fajna trawa. Mogę coś tu robić? Nie? Uuu! Rozkwitnął kwiatek. O i... Aha, dobra. Steruję takim płatkiem. Ale fajne. O kurde. Zio. Łąka się rozzieleniła. Bo co muszę. Muszę rozdzielenić świat, ale fajne. Jo. Ale no faktycznie trzeba przyznać, że to jest strasznie podobne do Flow. Ale jakie ładniejsze, lepsze. Ile różów. Że ja faktycznie muszę te wszystkie róże zdjąć. A faktycznie muszę, dobra. Muszę przez wszystkie kwiatuszki przelecieć. Dobra. Jak fajnie, zielono, kurde. Wow. No i tak ja coś rozumiem.
Ej, kolejna trawa, zieloniutka. Więcej kwiatuszków. I tu też będzie zielone? A nie, tu jest więcej kwiatuszków jeszcze. Lecimy na podbój świata. I wszystko, i zielono. Jak to fajnie wygląda. Moje drogie kwiatuszki, lecimy. Tak, przylecę przez te wszystkie białe, to się to po boku od naprawi? Chyba nie. Całe wzgórze. Wow. Nice. I final battle. O, leśniasz kwiatuszek. Kwiatuszko, nie poddawaj się. O, inny kwiatuszek. A to mi to pisuje? Aha, dobra. Luke, co tam Malta? Kwiatuszek, dawajcie kolejnego kwiatuszka, który też chce rozkwinąć jak ten tulipan po prawej. Hold any button. Nacisnę EXO. Spełniamy marzenia kwiatów. Ale to jest takie fajne. To jest takie fajne. Właśnie czegoś takiego potrzebowałem. Ładne, świetna muzyka. Nie ma żadnych wytycznych. Znaczy, są wytyczne. Ale nic nad sobą nie stoi. Nie ma żadnego stresu. Kurde.
Jeszcze jednego kwiatuszka przegapiłem. Tu jesteś, kwiatuszku. Chodź, 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 chodź. No. Ta, tu coś jest. Ja cały kwiatuszku. Te kwiatuszki są fajne. Ale tu jest tak szaro i tak ponuro. Smutne troszkę. Uuu, już nagle... O kurcz, ale ładnie. Ja wiem. I choć pomaluj mi świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie ten czas, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. I lecimy do kolejnego Stonehenge'a. Zio, zio. I co, otworzyłem przejście? Nie, otworzyłem sobie pas startowy. Zrobiłem taką fajną zieloną trawkę, ale fajnie. O, jakieś nowe kwiatki. Lecę po nie. I pas startowy. Żył. I otworzyłem skały. Moc płatków kwiatków. I cała polana. Nice. Ale nadal jest za szaro. Trzeba pokolorować świat. Więcej kwiatuszków trzeba zaliczyć. Chwila, tutaj. Tutaj, prawo, lewo. Drzewo. I ostatnie kwiatuszki, nie, przedostatnie.
To są ostatnie. Żyją i cała polana, tak? Ogólna. Aj, owszem, kurde, jakie to ładne. Da, lecimy. Więcej kwiatuszków. Więcej. Lecimy dalej. O, dostałem niebieskie płatki w sumie. To by miało sens. To by miało sens. Różowe kwiatuszki. Ziąg. I final boss. Aj, muszę się dostać między te skały. No dobra, easy. Jak ten powiew tak fajnie wygląda, kurde. I marzenia kwiatka zostały spełnione. Stał się pięknym makiem? Albo nie makiem? Jaki kolejny kwiatuszek? Jakiś fiuszowy. A wiesz co najlepsze LT? Flower to jest początkowo gra z PS3. Flower wyszło na PS3, a dopiero później na PS4 przekonwertowali. No, ale to trzeba przyznać, że PS4 jest zaskakująco ładna. Znaczy gry na PS4 są zaskakująco ładne. Naprawdę, jak dotąd nie mam żadnych zastrzeżeń do PS4. Nie żałuję, świetna konsola. Jako w sumie PC-towiec mogę powiedzieć, że nie żałuję kupna konsoli. Dobrze mi z tym. Tym bardziej, że Flower to jest miodek. Naprawdę, czegoś takiego właśnie teraz potrzebowałem. Czegoś takiego potrzebowałem. Właśnie tego mi było trzeba. Zdecydowanie lepszy od Flow to jest. Wow! Wow! Żyją. W sumie za chwilę będę musiał podłączyć ładowareczkę do pada. Bateria mi się kończy.
Ja jeszcze jeden kwiatuszek mi został. Halo. A, nawet trzy, dobra. Zawalczysz teraz z chmurami, no w sumie idzie taki deszcz. Ale w sumie tu daje takiego trochę uroku. Czyli co, moim celem jest przegnanie chmury? Czy uruchomienie wszystkich wiaterków? Okej. A, tutaj już byłem. O, jakieś inne kwiatuszki. Idziemy do nich. Nice one. O, tu jest jeszcze... Aha, tu jeszcze jednego kwiatuszka pominąłem w ogóle. Wiateczki wychomione. Trzymaj tylko... i teraz tego głównego wiateczka muszę wychomić. Spoko. Wielki wiatr, jak uruchomiony. I jest biały, to jest rasizm. To co, że biały to lepszy? Ale co te kwiatki tu robią? O, niebieskie. Wow, 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 wow. Wow.
Mam chyba déjà vu. Jak to szybko. No i masz czarną zieleń, nie ma co się denerwować, jest zachowany balans bieli i czerni. Uff. Chyba jednego kwiatuszka przegapiłem gdzieś. A nie. Więcej kwiatków, więcej. O kurde, jak tu jest. Dobra. Żyją. Tak wygląda tak samo jak poprzednio, tylko jest w 3D. Wiatraczki się zbielały. I wir, kolorowy wir. Lecimy do kolorowego wiru. Spełnijmy marzenia naszego kwiatuszka różowego. Jestem, ja bym tego nawet grą nie nazwał. To nie jest gra w ogóle. To jest, nie wiem, doświadczenie, tak to możemy nazwać. Tak samo jak The Beginner's Guide nie jest grą. Tak samo to też nie jest grą. Ale no jest, jak na razie jest świetne. O, i kolejny niebieski kwiatuszek. Latareczka zgasła. Lampa. Panie lampa. Znowu z wiatraczkami będziemy obcować? Wszystko niebieskie, niebieski kwiatuszek. Zapaliłem latareczki, ale to nie ma sensu. To nie ma sensu, to nie ma racji bytu. Niby, że natura może koegzystować ze współczesnością, z technologią. O. W sumie jakby się tak zastanowić, jest to możliwe. Wow!
i lecimy kierowani technologią. Stuksiana. Kolejny świecący się stuksiana. Jeszcze jeden. Więcej latareczków. Ła, tu są jakieś ślady. Kręgi w zbożu. Będziemy z UFO walczyć. Będziemy próbować pokonać UFO miłością. Kwiatkową. Pięknem. Naturą i poezją. Spirala? Wow! Chyba przeminąłem kwiatuszki. W sumie nie tyle co może, co na pewno. Ale nic nie stało. Tylko spirala. Aż się przypomina Junji Ito. Jeden wielki psychol. Jeden wielki absurd. Ale fajny absurd. O nie! Nawet zaczął mi pad wibrować, tak dziwnie wibrować. Ale pady od PS4 dziwnie wibrują. Albo wibrator się wyłączył. O nie, muszę to naprawić. Jezu, tak się mroczno zrobiło nagle. Było tak pięknie, teraz tak... Jezus Maria. Zaczynam się bać. Jakie to jest ponure. Jakie to jest mroczne. Ale pomimo tego mroku potrafi tu wyrosnąć coś pięknego. Kwiatek. I nagle świat uległ zmianom. Prawie. Czy technologia będzie mogła współgrać z przyrodą? To się zobaczy. Kwiatek kochający
Technologie. Każdy kwiatek ma swoją historię, marzenie. Piękne. Sekundkę, bo panie kwiatuszku, za chwilę sobie polatamy. Muszę coś tu zmienić. I to szybko. O, oto ty. I oto ty poszedłeś, zniknęłeś. Panie dziwny kwiatuszku, lecimy. O, to jest kontynuujemy tą historię tamtego kwiatka. Tam, gdzie tamten kwiatek nie dał rady, to będziemy kontynuować jego dzieło. Ale panuje stęknięcia. O nie! Poraziło mi mojego kwiatuszka pięknego. Halo. O, wyłączyliśmy. A jednak technologia nie może współgrać. Przynajmniej zła technologia nie może współgrać z przyrodą. Ała, mój biedny kwiatuszek! Nie! Ale cię przypaliło. Halo, zostało streamować? Ech, ten internet. Ale trudno. Trzeba być ostrożnym, to strasznie ostrożnym. Wystarczy chwilę uwagi i stwarzasz kwiatuszki. Czyż płatuszki. Jakie to ponure. I w sumie po części smutne.
Rany boskie. Tak to już bywa. Kwiatuszki, lecimy. Lecimy ratować ten skorumpowany świat. Wow, dużo tu do zrobienia. Dobra, jedna wieża przejona. A, tam jest kolejna wieża. To trzeba też wyłączyć. Ja spokojnie. Te wieże są pod napięciem. A, jest. Nice one. Jeszcze jedna wieża została. Wow. Aha, nie, mój kwiatuszek. Spokojnie, kwiatuszki, nie damy się. Zniszczymy tą złą technologię. Jeszcze jeden. Jeszcze trzy kwiatuszki zostały. Bang. Zła technologia, bardzo zła technologia. Natura zawsze wygrywa. Żyją, lecimy. Ale tu ponuro, ale tu ciemno, szaro. Smutno. I mroczno. Wow! Spokojnie, kwiatuszki. Nawet nie wiem, gdzie lecę. Przed siebie chyba. Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy? O, już wiem, dokąd zmierzam. A nie, nie. Mój kwiatuszku. Wytrzymaj. Szybko, szybko dajesz, bo umrzesz. Technologia chce cię zniszczyć. Technologia chce walczyć z naturą. Wygramy. Damy radę. Nie damy się. A! Kwiatuszku! Nie! Mój kwiatuszku biedny.
Damy radę, damy, uciekniemy. Daliśmy radę, wygraliśmy. Nie damy się stłamsić. Kolejny kwiatuszek spełnił swoje nadzieje, marzenia. Pięknie. I taki maluszek teraz będzie chciał. Ten maluszek będzie walczył. Maluszek będzie walczył o piękny, lepszy świat. Poprzednie kwiatuszki zrobiły co mogły, no ale to nie wystarczyło, to niestety nie wystarczyło. Trzeba więcej. Dasz radę, mały, wierzymy w ciebie. Zmień ten świat. Twój poprzednikowi się nie udało dotrwać, ale tobie się uda. Zawsze w ciebie wierzyłem, maluchu. Zmień ten świat. Zrób to dla nas. Wow! Wierzyłem w ciebie. Kwiatuszko, ja zawsze w ciebie wierzyłem. Zrobiłeś to. Dałeś radę. Ale to jeszcze nie koniec dzieła. Musisz więcej zrobić. Dawaj, uderz ich, zniszcz swoją siłą. Pięknie, mały. Jesteś mesjaszem tego świata, jesteś wybrańcem. Wierzymy w ciebie. To do miasta lecimy. A jednak nam nie pozwalają. Musimy odkryć, po co tu jesteśmy i po co przybyliśmy. W sumie nie wiem. Musimy zdobyć większą moc. Że ja to muszę wlatywać w to. Tak, muszę wlatywać, ja to muszę zniszczyć to zło. Jestem w końcu wybrańcem. Mam magiczną moc. Ofiara moich poprzedników nie pójdzie na marne. Damy radę. Zniszczymy to. Zło przegra. Technologia nie wygra z naturą. Zła technologia. To jeszcze nie koniec roboty. Kiedy tego koda jest to, jak skończę flower, zrobię sobie godzinkę, znaczy może nie tylko godzinkę. Nie wiem, zrobię sobie chwilę przerwy, pójdę coś zjeść na szybko i wtedy zaczynam koda. Myślę, że jakąś godzinę. Jest to koda Infinite Warfare, raczej na raz nie przejdę, jeśli o to ci chodzi. Pewnie pogram z półtorej godzinki. Ja się muszę uratować świat przed złem.
Nice one. Ale to jeszcze nie koniec roboty, musimy te wieżowce naprawić. Jeszcze jeden został. Jeszcze jeden wieżowiec. Chyba. Nie, on się zbialał. Bang! Nie ma tak dobrze. O, kolorki się pozmieniały. I stąd zła technologia. Jak to fajnie się wszystko zmienia. Idziemy, o kurwa, z tym bossem będziemy walczyć. Zniszczymy go, to jest główny zły. I autostradą. Myślę, że ją posuwamy kwiatkami. Ej, co robiłeś? Jechałem autostradą, tak? Kwiatkiem. Aha. Wow. Z drogi śledzie. Piękno jedzie. Powinienem go zniszczyć. Czyli jeżdżę sobie autostradą i na pewno mam autostradę. Okej. Okay. Oj, będzie ma nalecieć za prędkość. Ucieknę, jestem w końcu kwiatkiem. I w lewo. Tak się bawimy? Nie ma tak dobrze. Zniszczę was wszystkich. Wszyscy umrzecie z mojej ręki. Jestem boskim mesjaszem. Jestem kwiatkowym mesjaszem. O, o, widzę, że tu podłączony do prądu, co? Ja tam podłączony do prądu. Jestem malcem, który niesie na barkach cały świat. Wszyscy umrzecie z mojego płatka. Wszyscy umrzecie z mojego płatka. Jestem wybrańcem.
Czyli już teraz mamy do czynienia z wielkim złym. A nie, my do niego jedziemy. O Jezu, jaki on jest duży. Chuj, taki gigant. Multkill. Monster kill. Kill. Jeszcze na koniec. Oj, nawet budynek naprawiłem. To się nazywa potęga magii. Potęga magii, potęga miłości. Jak to niektórzy mówią. O! Zmienimy ten świat. Ja wam dam, dotrę do tego waszego wielkiego bossa, wygłupię sługusy, zniszczę was. Ale najpierw pokoloruję trochę świata. O, a propos. Bang! Bang! Idę ci wielki w bossie wpieprzyć. Zniknie ta cała twoja technologia. Zła technologia, jesteś złem. Jesteś przeciwko pięknie. Przebije się przez was. Wszystkich. Nie powstrzymacie małego kwiatuszka. Najmniejszy, ale najsilniejszy. Pięknie. Ku górze, kwiatuszku, ku górze. Do serca tego złego kwiata. Tego technologii, tego wszystkiego złego. Zniszczymy to. O. Ha, znalazłem to jednętrze. Twoje źródło życia. I okazuje się, że to było okno. Okno, do którego chciałem dojść. Doniczka. Mój dom. To było moje własne zmaganie się z samym sobą, żeby wrócić do domu. Wszędzie były przeciwności losu. Ale w końcu, gdy sobie wybaczyłem, kiedy pokonałem te przeciwności, dostało piękno, dostała ulga. To jest naprawdę niesamowite, jak twórcom udało się z nimi tak prostej, w sumie bezsensowej na pozór gry, zrobić coś, co można interpretować na dziesiątki tysięcy sposobów. Szacunek. Czapki z głów. Kwiatki wygrały wojnę, a i wygrały. GG, well played. Maluszek dorósł. I zrobił to, co innym się nie udało. Uratował świat. Na tobie ciążyła odpowiedzialność, dałeś radę. O! I obrazek jeszcze. I wspomnienia poległego towarzysza. Za którym wszyscy tęsknią. Wszyscy kochali, od niego się to zaczęło. Poniósł ofiarę. Żeby innym żyło się lepiej. Będziemy go wspominać.
naszego biednego przyjaciela, i Polek. Thank you for playing. Ooh, flower. Znowu fajnie zrobione napisy. Dead Game Company. A, czekaj, już Santa Monica to jest przecież wydawca. A Dead Game Company. Stworzyło ten tytuł, tak samo jak Flow i Journey. Wow. Wow. Jeszcze jeden kwiatuszek, pominąłem go. Kurde, niedobrze. Kwiatuszku, lecę do ciebie. Aha. Aha.
Nie. Naprawdę. Ta gra już ma 8 lat? 8 lat temu powstała. Wow. Wow. Niesamowite. Niesamowite. Wow. Niesamowite. Nie, to znowu... O, rany. Rany. O, rany. Czegoś takiego to się nie spodziewałem. Ale jaja. Niesamowite. Nie pozostaje nic tylko innego jak zakończyć naszą kolejną grę z MGSL-a. Przeszliśmy grę w godzinkę, 12 minut. Status. Oczywiście, że ukończone. Ocena. Ocena. Naprawdę. Czegoś tak pięknego naprawdę dawno nie widziałem. Piękne, wspaniałe. Wow. Wow. Inaczej nie można. Wow. Niesamowite. Piękne.